Siema, siema, widzu, a nie mówiłem, że jak mi nie będzie, to nie będą same tylko piosenki, koniec, kropka. Jest też coś ciekawego, przynajmniej dla mnie mi się ostatnio to fajnie oglądało, nie wiem jak wam, mam nadzieję, że fajnie, a jak nie, to tym razem może będzie lepiej czy coś. Ale nie, no, mi się bardzo fajnie ogląda teksty na podryw Mateusza Fischera, tak. Ostatni jego odcinek tekstów na podryw był tak dobry i tak poczułem taką nostalgię, jak kiedyś się oglądało, jak ludzie nieironicznie robili takie teksty na podryw, że aż stwierdziłem, że dałem mu wspierającego i dzięki temu dostaję przedpremierowe odcinki, na przykład ten, ale stwierdziłem, że okej, wyświetlił mi się jako wspierający, ale poczekam, jak będzie publiczny i wtedy wam opublikuję, jak sobie to oglądamy, bo wydaje mi się, że tekst na podryw to jest coś, co musimy wspólnie obejrzeć, więc czekałem specjalnie na ciebie, widzu. Ale nie powiem, było ciężko tego nie obejrzeć, trochę się czułem jakby, nie wiem, jak się idzie do McDonalda z jakimś ziomkiem czy coś i twoje jedzenie przychodzi jako pierwsze, ale bardzo cię kusi, bo jesteś mega głodny, żeby to zjeść, ale i tak czekasz, żeby wspólnie zacząć jeść, nie? To tak się właśnie czułem. Witam was z tej strony Matkox Official i witam was w kolejnym i już ostatnim odcinku. Nie, zawsze tak jest. Jak ja się w jakiś serial wciągnę czy coś, to akurat ogłaszają, że no, ogólnie to już kancelujemy ten show na Netflixie, nie? Już go nie będzie. No, dlaczego na YouTubie musi być tak samo? W ogóle Max Cox, on się tak nazywa? Przecież on Mateusz Fischer ma na YouTubie, nie wiem. Aż tak bardzo się nie zagłębiałem w jego lore. W czwartym odcinku z serii najlepsze, najgorsze teksty na podryw. I to jest tak, czemu jest to ostatnia część serii, dlatego że powoli kończą się już pomysły, kończą się już teksty i... Ale to się szanuje, nie? To widać, gdzie jest YouTuber dobry, a gdzie zły. No kończą się pomysły, to nie robi na siłę, po prostu anuluje i żyje tak długo, aby zostać bohaterem, a nie stać się antybohaterem, czy jakiś taki tekst był. Tak dalej. Chyba, że pod tym filmem napiszecie własne teksty na podryw, to wtedy być może pojawi się piąty film. A nie, dobra, taki cwaniak, no... Już swoich nie potrafi wymyślić, to teraz będzie od widzów brał pomysł na teksty na podryw. A takie czytanie, po prostu komentarze, to już nie będzie to samo. Nie, Mateusz, musisz anulować. Jak już nie masz pomysłów, to tego nie rób. Bo jednak okazuje się, że jest to seria przez was uwielbiana. Nie tylko także przez was, ale także przez innych youtuberów. O mnie chodzi? Że bo ja ostatnio nagrałem mojego, tym nie wiem, albo ego mi po prostu wywaliło i myślę, że każdy o mnie gada. O, w sumie tak, ja i tak youtuberem do końca nie jestem, więc raczej by o mnie nie mówił. Ja też nie chcę tak sobie tego kończyć, bo chciałem nagrywać więcej tego. Być może będzie jakaś podobna seria, zobaczymy jeszcze. Z tymi podobnymi seriami jest tak, że albo wypali, albo nie. Nie będzie tak samo. Na pewno będzie albo lepiej, albo gorzej. I zazwyczaj, jak robią nowe serie, które są podobne do tych, co odniosły sukces, to zazwyczaj nie są tak dobre jak te, co odniosły sukces. I co? Mam nadzieję, że film wam się spodoba, bo w tym odcinku postanowiłem już na troszeczkę bardziej odwrotniejsze teksty. O nie, dobra. Tak jak mi się spodobały poprzednie teksty, bo miałem zielonego dolara i tak dalej, to jak chłop zacznie gadać o jakichś, nie wiem, tekstach na podryw na, nie wiem, na pana z Austrii, tego malarza czy coś, no to już będzie średnie. Przynajmniej na niektóre. I mam nadzieję, że podoba wam się to otoczenie, zmieniłem je troszeczkę, jestem ładnie nad jeziorkiem. Znaczy zauważyłem, że on zmienił otoczenie, już nie jest pod blokami. Może to nawet w sumie troszeczkę tego uroku wzięło, mi się wydaje, ale żadnego jeziora tam nie widzę. To jest park. Tam po mojej prawej jest jezioro Czesiecko i co? Ja mu nie wierzę, on pewnie na green screenie jest. Ja też tak mogę powiedzieć. No ogólnie to widzowie, ja na Bali jestem. Po mojej lewej jest dżungla, po prawej jest ocean, ale ja tego wam nie pokazuję, więc skąd możecie wiedzieć, czy ja kłamię, czy nie. Hej mała, jesteś jak butelka, cała zakręcona. jakby nie powiedział na początku, że jakieś odważniejsze teksty będzie używał, to by nie było aż takie śmieszne. Znając życie, to będzie jakiś, nie wiem, jesteś słodka jak batat, bo bataty są słodkimi ziemniakami. Wiesz, że gdyby ludzie byli ziemniakami, ty byłabyś batatem, bo to taki słodki ziemniaczek. Ale on to lepiej powiedział. Super, kocham takie filmy nagrywać, gdzieś po prostu mogę śmiać, nie? Tak? To jest Zebo 2016, wam się... Znaczy, no, nie śmieję się z dzieci, aczkolwiek on powiedział, że jest czwarta maturalna klasa, to... Ile to ma lat? Gdybyś była gitarą, stroiłbym cię całą noc. A skoro nie jest gitarą, to ją już nie będziesz stroił? Nie wiem. No dobra, no, nie wiem, co myślisz o tym tekście, tak szczerze. Cukrzyca, no nie może być żaden tekst na podryw z cukrzycą. To są właśnie te mocniejsze, które zapowiadał. Boże, nie przesadzaj z tą słodkością, aż cukrzycę można dostać.
Dałem teraz jakieś odgłosy ropuchy czy coś. Ta nieśmieszność aż mnie śmieszy. Jesteś tak gorąca jak asfalt w Izraelu. Porównywanie dziewczyny do asfaltu? Dziwne. Chcesz być moją dziewczyną? Wiesz, kupię ci kwiatki za to. Nie, no, teksty na podryw nie mogą być jak w Simsach, że taki trade jak w Simsach czy coś. No, bądź moją dziewczyną, kupię ci kwiatki. Siema, chodź się rób... Dobra, chłopca dał multiego. Twój ojciec to chyba w fajerwerkach pracował, bo ty to taka petarda jesteś we uhuhu. Okej, z tych wszystkich tekstów chyba ten z fajerwerką jest najlepszy, albo mnie już odkleił do końca. Oby nasza miłość wytrzymała dłużej niż front wschodni w 1941 roku. No i tutaj ja już udaję, że coś wiem, ale w sumie nie mam pojęcia, o co chodzi. Zebu, jak ci się na historii nie uczyłeś? W Anglii jest tak, że nie trzeba zdawać klas, nie? I historia mnie nigdy nie interesowała, tym bardziej, że tam się nie uczyło o niczym innym niż tym królu, co miał 8 żon i cały czas o nim mówili. Jesteś tak oszałamiająca, aż zapomniałem, jakim tekstem na podzew miałem cię poderwać. Ten jego uśmieszek taki pod koniec, jaki dumny z tego w ogóle jest. Dobra, jeżeli tak na serio ktoś w to kliknął, bo myśli, że serio jakiś tekst na podryw zdobędzie i dzięki temu będzie miał dziewczynę, czy tam chłopaka, czy cokolwiek, to wyjawię wam taką tajemnicę, nie? Nie używa się żadnych tekstów na podryw. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, to jest dziwne. Jesteś tak płytka, ale wierzę, że wejdzie cały. No ty, ej, hola, nie, to jest powód, żeby wezwać jakieś, wiesz, no, policję czy coś. Bo dość, że wyzywasz ją od płytkiej, to jeszcze mówisz jakieś, wiesz, no, rzeczy takie, no, niefajne, jak kogoś poznajesz. Ja rozumiem bezpośredniość, jakiś tekst na podryw bez jakiegoś limitu, wow, fajne, ale to już podchodzi pod jakieś paragrafy. Twoje oczy lśnią bardziej niż gwiazdy. Okej, okay. To jest chyba jedno z mniej oryginalnych, które powiedział dzisiaj. Miałem naprawdę ciężki dzień, a zawsze poprawiam ich humor, ilekroć dziewczyna się uśmiechnie, więc mogłabyś się do mnie uśmiechnąć. Najgorsze w tym jest to, że ja nie wyczułam do końca, czy on żartuje z tym, czy nie. No, obejrzałem tam chyba 3 odcinki z nim związane i nie potrafię jeszcze wyczuć do końca jego sarkazmu, bo mam wrażenie, jakby on był naprawdę dumny z tych tekstów, które on mówi. Jakby serio myślał, że one zadziałają. Celowanie to uniwersalny język miłości, więc chciałabyś ze mną w tym języku rozmawiać? Nie może tak, nie możesz robić tutorialu, że skipujesz tutorial. No tak to nie działa, nie możesz od razu dostać jakby, no, deser. Pierw musisz zjeść, wiesz, no, pierwsze danie i tak dalej. Gaduję, że Mateusz był tym typem osoby, który jak grał Wiedźmina, to skipował te cutscenki, czyli najlepszą część Wiedźmina. Jesteś gorętsza niż mój procesor komputerowy, który działa podczas grania w najbardziej wymagającą grę. Akurat coś o grze mówię, no nie może, nie możecie tego nawet, no, wymyślić. Ale wydaje mi się, że tekst na podryw o komputerach, jakichś procesorach i tak dalej, to trochę jak, nie wiem, na pierwszej randce zaprosić dziewczynę do domu, żeby zobaczyła, nie wiem, twoje karty Pokémon czy coś. Jesteś może Polską w 39 roku, bo wiesz, chciałbym ciebie brać z obydwu stron. Te teksty są tak prostackie i tak głupie, ale w momencie, gdy on to mówi, to powoduje, że mam takie haha. Oj, ale bym się z tobą zapoznał. Nie, no weź, ej, ale mi się to będzie śnić po nocach, ta jego twarz teraz, tak patrząca się na mnie, w moją duszę. Nie, to jest po prostu zdjęcie, screenshot z premiera, a ja mam wrażenie, jakby on się na mnie naprawdę patrzył mi w duszę. Wydaje mi się, że pierwszy krok, jak spowodować, żeby dziewczyna od ciebie uciekła, to jest patrzenie się w taki sposób, jeszcze tym bardziej po powiedzeniu takiego czegoś. Jesteś może 60? Nie? Aj, szkoda, bo wiesz dobrze, co bym z tobą zrobił. Okej. Okay. Podryw na Denisa Labrygę, czy jakkolwiek on tam się nazywał. Jesteś tak gorąca, że roztopiłem się szybciej niż lód na słońcu. Ej, jest minus jeden, czyli to, że tych tekstów ma na podryw, to cały czas jest o tym, jak ktoś wygląda. Nie ma na przykład, wow, ale mnie zachwyciła twoja wypowiedź o pokoju na świecie. Poznajmy się lepiej. O, to jest dobry tekst na podryw. No dobra, tekst na podryw o piekarzu, chyba że jakoś inaczej to powie, to jeszcze mu to puszczę, ale tak, to chyba najbardziej znany tekst z internetu na podryw. Twój tata jest piekarzem, bo widzę, że upiekł całkiem niezłą sztukę. Nie, wybaczam. Ja właśnie w tym momencie rezygnuję z wspierającego.
jesteś Koreą Północną, bo widocznie nie mogę od ciebie uciec. Okej, to co prawda creepy, ale jak każde teksty, ale nawet jakkolwiek kreatywne i zabawne. Wyobraź sobie, że twoja lewa noga... A nie, Mateusz, teraz ty czytasz po prostu najbardziej popularne teksty na podryw 2012 rok. Ja to wszystko przeskipuję, te teksty z internetu, żebyś lepiej wypadł, o tak. Coś czuję, że jesteś mokry jak śnieg po stopnieniu. W sensie, że jest wodą, nazywasz ją wodą, bo śnieg jak stopnieje to jest wodą? Nie, jaki może być tekst na podryw na zupkę chińską, nie? On jest jak Mr. Beast. Mr. Beast robi tak, że bierze tam dictionary, czyli ta książka, gdzie wszystkie słowa są opisane i tak dalej. I on se szuka losowe strony i myśli nad pomysłami na film. To on chyba otwiera ten dictionary i szuka tekstów na podryw, nie? I wyszła mu zupka chińska i tekst na podryw o zupce chińskiej robi. Między nami jest więcej chemii niż w zupce chińskiej. Okej. Okay. To jest jedyny tekst na podryw, który mógłby rozśmiać dziewczynę faktycznie, nie spowodować takiej niezręcznej sytuacji i by było nawet zabawne i może by faktycznie zbliżyło cię. Więc to jest chyba jedyny tekst na podryw, który jest okej. Okay. Jesteś jak matematyka. Nie rozumiem, ale chcę zaliczyć. Ojej. No dobra, na tym jakże przepięknym tekście możemy zakończyć. Ja się z wami żegnam, widzowie. Zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądajcie do końca. Widzimy się jutro i na razie. Miłego dnia.